Cześć kochani, witam Was w kolejnym Coffee with Kat Piwecka, czyli o pracy i życiu fotografa. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć taki dosyć ważny dla mnie temat, bardzo ważny aspekt mojej pracy, ponieważ od marca ruszają wielkie, wielkie moje podróżnicze projekty. Ale zanim o nich Wam opowiem, to opowiem Wam o mojej pracy dziennikarza podróżniczego. Bo tak się składa, słuchajcie, że od 12 lat, jak już wiecie, jestem fotografem specjalizującym się w portrecie, mającym tutaj własne studio, tak jak widzicie. Ale też, słuchajcie, no tak sobie policzyłam, że już jest 9 lat minęło, od kiedy pracuję także jako dziennikarz podróżniczy. No i parę słów może o tym, jak to się zaczęło, że nagle zdecydowałam się jakby rozwijać swój drugi zawód, zawód fotografa i dziennikarza podróżniczego. Słuchajcie, no podróże, podobnie jak fotografia, to była moja miłość od zawsze. Od kiedy pamiętam, uwielbiałam podróżować i oczywiście uwieczniać te podróże na zdjęciach i potem się dzielić, pokazywać ludziom te zdjęcia i opowiadać o podróżach. I pamiętam, że to było, ja otworzyłam swoje tutaj studio w 2009 roku, więc na początku faktycznie zaczynałam tylko i wyłącznie jako fotograf rodzinny, fotograf portretowy, komercyjny. Ale też słuchajcie, właśnie jakoś tak po 2-3 latach takiej pracy tylko i wyłącznie jakby z fotografowaniem ludzi, ja gdzieś tam nagle poczułam potrzebę, że też chcę iść w to dziennikarstwo podróżnicze, też chcę zacząć się tymi moimi podróżami dzielić. No i dzisiaj faktycznie mówię, że mam dwa zawody, jestem fotografem i jestem dziennikarzem podróżniczym. W 2012 roku, jak już poczułam tą olbrzymią potrzebę, że tymi podróżami po prostu muszę się dzielić, muszę pokazywać moje zdjęcia z podróży, to słuchajcie, rozpoczęłam taki projekt z lokalną telewizją poznańską, wtedy to była telewizja ONTV, która już dzisiaj nie istnieje, i z portalem Matka Polka w podróży. Projekt się nazywał, przepraszam, portal się nazywał matkapolka.com.pl, a projekt nasz się nazywał Matka Polka w podróży, ponieważ wtedy moje dzieci były małe, ja podróżowałam zawsze z moimi dziećmi, więc raz w miesiącu właśnie na antenie telewizji opowiadałam o kolejnej właśnie podróży z dziećmi, a na portalu ukazywał się mój artykuł ze zdjęciami. Także to był taki pierwszy projekt, bardzo, bardzo go lubiłam, słuchajcie, fajnie mi się właśnie szło co miesiąc do telewizji opowiadać o kolejnej swojej podróży. Rok później, w 2013 roku, rozpoczęłam współpracę z redakcją dwóch magazynów takich drukowanych, Imperium Kobiet i Low Business Quality, i od tego roku zaczęłam na stałe publikować swoje artykuły właśnie podróżnicze w takich magazynach drukowanych. No i to było, słuchajcie, takie fajne, bo wtedy na początku te magazyny były miesięcznikami, potem jak już tam się sytuacja na rynku wydawniczym trochę zmieniała na niekorzyść, to potem to były dwumiesięczniki, potem kwartalniki, ale wtedy to były chyba jeszcze miesięczniki czy dwumiesięczniki, no ale to były dwa magazyny, więc tak naprawdę co miesiąc, słuchajcie, biegłam do Empiku, ukazywał się nowy numer i ja po prostu otwierałam i zawsze był mój artykuł. I to wszystko tak mi się jakoś tak fajnie wpisało w moją pracę fotografa, że raz w miesiącu właśnie przygotowywałam taki artykuł z podróży. No ale na tyle, słuchajcie, ta moja potrzeba się dzielenia tymi podróżami była jeszcze większa. Ten raz w miesiącu mi absolutnie nie wystarczał, że pamiętam 1 stycznia 2014 roku ruszyłam z blogiem podróżniczym. Otworzyłam bloga podróżniczego, który się nazywał fotografkawpodróży.pl lub też angielski odpowiednik travelphotographer.pl. I słuchajcie, premiera tego mojego bloga podróżniczego też była związana z, jakby razem na tą premierę przygotowałam wystawę zdjęć podróżniczych z różnych zakątków świata, i ta wystawa, słuchajcie, zdjęć podróżniczych
Po parę miesięcy stała w terminalach polskich lotnisk. Zaczęliśmy tutaj od Ławicy, parę miesięcy stała na Ławicy, potem się przeniosła na parę miesięcy do Wrocławia, na lotnisko, potem na parę miesięcy do Warszawy. Generalnie chodziło o to, żeby ludzie właśnie w terminalu, czekając na lot, sobie mogli po prostu oglądać piękne zdjęcia z podróży. Także wystawa była naprawdę bardzo fajnym, była i sukcesem, i też takim bardzo fajnym pomysłem. No, jeśli chodzi, słuchajcie, o mojego bloga podróżniczego, to oczywiście miałam olbrzymie plany, bo co? Bo pozyskałam już fajnych partnerów. Firmę CEWE, z którą drukuję wszystkie, słuchajcie, takie zdjęcia i fotoksiążki z podróży. I jeszcze tam kilku partnerów pozyskałam. Chciałam robić oczywiście posty sponsorowane. No, powiem Wam szczerze, że miałam olbrzymie plany z tym moim blogiem podróżniczym. Ale nie przewidziałam jednego, że w tym roku 2014 nagle, słuchajcie, powoli, powoli wchodził ten Instagram z influencerami takimi i blogerami podróżniczymi, którzy po prostu, że jakby całe to inspirowanie się podróżami przeniesie się tak naprawdę do Instagrama. Także ja też Wam powiem szczerze, że ja też z relacjami swoich podróży przeniosłam się do Instagrama. Oczywiście tego bloga, ja jestem osobą, która zawsze jak coś zacznie, to nigdy nie przerywa w połowie, więc ja tego bloga prowadziłam, słuchajcie, aż do końca zeszłego roku. On jest bardzo ładny, estetyczny. Możecie sobie wejść, możecie sobie pooglądać zdjęcia, bo to jest taki bardziej fotoblog, blog fotografa, czyli fotoblog. Możecie sobie pooglądać fajne wpisy, fajne zdjęcia, ale nie ukrywam, że słuchajcie, tak naprawdę dla mnie też Instagram stał się takim łatwiejszym dla mnie narzędziem do robienia takich bieżących relacji z podróży. Poza tym, słuchajcie, druga rzecz, dlaczego ten blog do końca nie okazał się takim jakby tym, czym planowałam, bo zaraz po tej, pamiętam, chyba ta moja wystawa podróżnicza była w którymś tam kolejnym mieście. Wystawa podróżnicza, kiedy jeździła właśnie po tych lotniskach. Słuchajcie, więc jakoś to tak było, nie wiem, czy to był 2015 rok, czy 2014. Dostałam zaproszenie do telewizji, do programu Łukasza Grasa Polacy tu i tam, gdzie miałam właśnie opowiedzieć o swoim podróżowaniu oraz o tej wystawie, która wtedy chyba właśnie stała w Warszawie na lotnisku. I wyobraźcie sobie, że potem Łukasz Gras został redaktorem naczelnym portalu Business Insider i dostałam stałą współpracę w portalu Business Insider, którego właścicielem jest Onet, także tak naprawdę te artykuły jakby szły na dwa portale. Dostałam stałą współpracę na kolejne lata, gdzie co miesiąc publikowałam swoją podróż. No i nagle wiecie, jeżeli gdzieś tam byłam w podróży i miałam napisać artykuł na Business Insider i Onet, miałam oczywiście robić na bieżąco relacje na Instagramie i zapowiadać ten artykuł, który w przyszłym miesiącu się ukaże. No i jakby ten blog już był, ja oczywiście uzupełniałam ten blog o kolejne podróże, ale już jakby tego było za dużo, bo miałam tutaj stałe artykuły na Business Insider i Onet i stałe relacje na Instagramie i jakby ten blog to było coś już, coś takiego, że już zrobiło się za dużo tego wszystkiego. Ale mimo wszystko prowadziłam tego bloga do końca 2020 roku, także możecie sobie wejść na tego bloga fotografkawpodróży.pl i sobie tam poprzeglądać różne moje podróże. No to teraz tak patrzę, ta moja kariera dziennikarza podróżniczego, co tutaj jeszcze się wydarzyło, słuchajcie. Aha, no i przede wszystkim pracując już, słuchajcie, przez wiele lat dla portalu businessinsider.com.pl i Onet, otrzymałam wreszcie, słuchajcie, moją upragnioną legitymację dziennikarską. Muszę Wam powiedzieć, że chociaż zawód ten tak naprawdę wykonywałam już ileś tam lat wcześniej, ale otrzymanie tej, wiecie, legitymacji dziennikarskiej z napisem Polish Press, no po prostu to było dla mnie, ja się tak cieszyłam, słuchajcie, no po prostu super, super mi się to podobało. Do dzisiaj właśnie noszę tą legitymację dziennikarską w portfelu. No i co mogę powiedzieć, że pamiętam, że ten blog mój podróżniczy jeszcze przydał mi się w pierwszych latach pracy w Portugalii, gdzie faktycznie tam blogi podróżnicze robią gdzieś tam duże wrażenie
i są taką wizytówką podróżnika, więc ten podróżniczy gdzieś tam mi się przydał, ale faktycznie ważniejsze potem dla mnie było już bycie tym, wiecie, dziennikarzem podróżniczym pracującym dla redakcji Business Insider, no i ta legitymacja dziennikarska. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Potem, słuchajcie, w zeszłym roku tak się stało, że redakcja w Business Insider cała się wymieniła. Przyszła pandemia i faktycznie w zeszłym roku gdzieś tam nowa redakcja, co prawda nie rozwiązała do dzisiaj ze mną umowy, ale przestali odbierać faktycznie artykuły podróżnicze od dziennikarzy zewnętrznych, także jesienią bodajże, chyba we wrześniu czy październiku, moje dwa ostatnie artykuły, słuchajcie, na Business Insider się ukazały. No i wyobraźcie sobie, że dwa moje ostatnie artykuły dotyczyły podróży, no bo była pandemia, więc zrobiłam materiał o Mazurach i drugi materiał o Podlasiu. I te dwa ostatnie, słuchajcie, artykuły okazały się po prostu takim strzałem w dziesiątkę. Miały rekordowe, słuchajcie, wyświetlenia, bo to był ten zeszły rok, to był taki czas, kiedy wszyscy gdzieś tam jeździli po Polsce. Do tego stopnia, że nawet chyba ten o Podlasiu był jeszcze bardziej niż ten o Mazurach, jeszcze miał taką większą siłę w internecie, do tego stopnia, że samo Podlasie, gdzieś tam do mnie ludzie z Podlasia pisali po prostu, że dziękują za tak piękne pokazanie ich regionu. Także słuchajcie, naprawdę, to było niesamowite. Także miałam takie dwa fajne ostatnie artykuły dla redakcji. No i powiem Wam szczerze, że faktycznie ja przez to, że w 2014 roku znalazłam ten swój drugi dom w Portugalii i potem gdzieś zaczęłam coraz częściej i częściej podróżować do Portugalii. Zaczęłam pracę nad moją książką o Portugalii, którą tam widzicie. Summa summarum, skończyło się na tym, że przez tą moją pracę w Portugalii ja podróż taką do innego miejsca na świecie mogłam odbyć może raz czy dwa razy w roku. Tak, bo pozostały czas, to cały czas krążyłam pomiędzy Portugalią, Warszawą i tutaj studiem w Poznaniu. Więc faktycznie miałam tylko dwie podróże w ciągu roku, o których mogłam napisać. Więc faktycznie powiem Wam szczerze, że ja już się po prostu wytrzaskałam przez tą moją Portugalię. Ja już się wytrzaskałam z... Właśnie mojego kota zauważyłam. Wytrzaskałam się, słuchajcie, już z tych tematów podróżniczych. Więc gdzieś tam też koniec tej pracy dla Business Insider... Też, słuchajcie, akurat jakby samo to się stało, że ja też już właściwie nie miałabym o czym pisać. No i co? Więc wszystko się, słuchajcie, fajnie potoczyło. W 2020 roku, jak już wiecie, wydałam swoją pierwszą książkę podróżniczą, którą tam właśnie widzicie. Po 7 latach właśnie intensywnej pracy w Portugalii wydałam książkę, która jest albumem fotograficznym. Wydałam tą książkę jako produkt międzynarodowy, ponieważ wiedziałam, że jeżeli ona się będzie składać z samych zdjęć, no to chciałam, żeby mogli ją kupować zarówno turyści w samej Portugalii, jak i właściwie ludzie z innych krajów, więc wstęp i zakończenie jest po angielsku, a poza tym są same zdjęcia. No i ta książka jako produkt międzynarodowy okazała się wielkim, wielkim sukcesem, bo nie dość, że zamawiają ją Portugalczycy, to zamawiają ją ludzie z całej Europy, z Niemiec, z Holandii, z Francji, z Anglii, z Czech, a nawet, słuchajcie, wysyłałam książkę do Australii i do Kalifornii. Także niesamowita sprawa. No i słuchajcie, wydanie tej książki, raz, że to było jakby taki finał tej wieloletniej pracy w Portugalii, ale dzięki też wydaniu tej książki zdarzyły się dwie cudowne rzeczy. Po pierwsze, kiedy wydałam tą książkę, to oczywiście żadna telewizja polska, pomimo tego, że pisałam o tym moim projekcie, to w ogóle się jakby nie zainteresowała tą książką. Natomiast od razu, słuchajcie, zadzwoniła do mnie portugalska telewizja, która chciała nakręcić program, słuchajcie, o mnie, o Polce zakochanej w Portugalii, która wydała książkę. No niestety nie mogłam, w listopadzie mieliśmy tą drugą falę i wtedy nie mogłam polecieć na realizację tego programu. Teraz wiosną znowu w Portugalii jest lockdown. Mamy wszystko przełożone na to lato, zobaczymy. W końcu się spotkamy teraz latem, mam nadzieję, że już będzie dobrze.
Ale poza tym napisały artykuł o mnie dwa, słuchajcie, portugalskie portale. Napisały artykuł, same się do mnie odezwały i napisały o mnie artykuł. W związku z tym, kiedy oni napisali artykuł o mnie i o mojej książce, no to możecie sobie wyobrazić, że Portugalczycy zaczęli zamawiać po prostu masowo tą książkę. No i słuchajcie, stała się fajna rzecz, bo dostałam propozycję. Jako, słuchajcie, główna specjalistka od Portugalii, dostałam propozycję, żeby pisać jako dziennikarz podróżniczy propozycję współpracy z portugalskimi dwoma portalami, gdzie bym miała co miesiąc, słuchajcie, pisać, pokazywać Portugalczykom ich piękny kraj. No i tak się stało, że od stycznia tego roku rozpoczęłam współpracę z takim portugalskim odpowiednikiem Onetu, czyli z portalem Sapo.pt. Zaczęłam też współpracę jeszcze z drugim portalem, Tribuna Alentejo, ale tutaj zobaczymy, bo gdzieś tam się okazało potem, że oni nie do końca mogą zdjęcia w takiej większej ilości publikować, a moje artykuły, wiecie, to jest zawsze się opierają na zdjęciach plus dodanym tekście. Także na razie przyjmijmy, że pomimo, że właściwie podjęłam dwie współprace, to przyjmijmy, zobaczymy, jak to tam jeszcze się rozwinie z tym drugim portalem. Przyjmijmy na to, że od stycznia współpracuję, słuchajcie, oficjalnie mogę powiedzieć, z portalem Sapo.pt i co miesiąc publikuję artykuł o kolejnym pięknym miejscu w Portugalii. Słuchajcie, każdy artykuł, wyobraźcie sobie, piszą do mnie rzesze Portugalczyków, dziękując mi za piękne zdjęcia, za taką miłość do ich kraju. To jest coś niesamowitego. I kolejne moje marzenie też jeszcze się spełniło, bo w tym roku oprócz właśnie podjęcia współpracy z portugalskim, zagranicznym portalem jako dziennikarz podróżniczy, to kolejne moje marzenie się spełniło takie, że moja książka została zauważona przez taką wielką agencję turystyczną portugalsko-amerykańską, Sagres Vacations. I dostałam propozycję stałej współpracy, stałego prowadzenia, słuchajcie, takich, jakby to powiedzieć, takich międzynarodowych warsztatów, inaczej, jakby to powiedzieć, taka wycieczka objazdowa po Portugalii, którą tak naprawdę ja układam według mojej książki i do tego moje warsztaty. No i właśnie, słuchajcie, teraz od marca, za chwilę już pójdzie pierwsza reklama, zaczynamy sprzedawać taki pierwszy właśnie wyjazd ze mną. Wyjazd to jest 16 dni, jedziemy śladami mojej książki In Love with Portugal. Zabieram uczestników od miejsca do miejsca właśnie przez całą Portugalię. Od północy kończymy na południu w Algarve i po drodze udzielam lekcji fotografii i uczę uczestników swojego podejścia do fotografii podróżniczej. Ten wyjazd z agencją Sagres Vacations to jest wyjazd anglojęzyczny dla międzynarodowych uczestników z całego świata, z całej Europy, z całego świata, dla Amerykanów, bo to jest agencja portugalsko-amerykańska. Już zaraz o tym projekcie dostaniecie więcej informacji. Natomiast kiedy jakby ta agencja się do mnie odezwała z takim projektem międzynarodowych warsztatów na podstawie mojej książki, to oczywiście, słuchajcie, nie mogłam też nie zrobić podobnego projektu dla polskich uczestników i nawiązałam, słuchajcie, współpracę z cudownym biurem podróży Sky Dreams Travel i słuchajcie, to też w marcu przedstawię Wam już gotowe, słuchajcie, wycieczki ze mną do Portugalii, przy czym tu poszliśmy troszeczkę innym kluczem. O tyle, co z tą agencją portugalską, ten międzynarodowy wyjazd, to robimy przez 16 dni całą Portugalię od północy do południa, to tutaj, słuchajcie, z Polskim Biurem Podróży te wyjazdy dla polskich uczestników przygotowaliśmy w trochę inny sposób. Jest to cykl 5 wyjazdów tygodniowych, 5 wyjazdów tygodniowych, każdy wyjazd to jest kolejny rozdział z książki, czyli kolejny region.
Czyli jeden wyjazd będzie dotyczył regionu Lizbona i okolice. Kolejny wyjazd to będzie, bo od tych zaczniemy, od Lizbony i okolic i od Norte, czyli Porto i cała północna Portugalia. Potem zabierzemy Was na kolejny wyjazd. Będziemy zwiedzali całe południe Portugalii, Algarve. Potem Alentejo, moje ukochane. I piąty z cyklu wyjazdów to będzie centro, rejon centralny. Na tych wyjazdach, słuchajcie, z polskimi uczestnikami mamy cały tydzień, żeby objechać cały region Portugalii i dodatkowo uczestnicy jeszcze dostaną ode mnie takie bardzo pogłębione warsztaty fotograficzne, czyli nie dość, że będę uczyła, jak robić taką jakby fotografię podróżniczą w moim stylu, zaraz Wam powiem trochę więcej o tym moim stylu, to jeszcze, słuchajcie, przygotowałam dla Was warsztaty z portretu, ponieważ ja też specjalizuję się w portrecie i nie ukrywam, że słuchajcie, w Portugalii powstają najpiękniejsze moje sesje portretowe. Bo ja jakoś tak się dzieje, że na wyjazdach gdzieś tam zawsze, wiecie, łapię większą jakąś inspirację. Mam jakiś taki większy flow i powstają niesamowite sesje portretowe. Także uczestnicy dostaną też, słuchajcie, taki warsztat z fotografii portretu. Nawet to będą dwa warsztaty, ponieważ będziemy się uczyć fotografii portretowej w otwartej przestrzeni typu plaża, fotografii portretowej w ulicy. Też udzielę Wam wskazówek, jak zrobić fajny portret w przestrzeni zamkniętej. Dodatkowo oczywiście na bieżąco będę Wam pokazywać śladami mojej książki Piękną Portugalię i na bieżąco będę Wam pokazywać, jak robić fajne zdjęcia w podróży. I co jeszcze? Ale przede wszystkim, słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć. A, no i na koniec, słuchajcie, jeszcze dostaniecie certyfikat ukończenia warsztatów fotograficznych z Kat Piwecka Fotografii. Także też dostaniecie certyfikat. Co jeszcze bym chciała powiedzieć, słuchajcie? Że ja w mojej fotografii podróżniczej, ponieważ ja zawsze mówię, że ja nie do końca, słuchajcie, nie tyle jestem fotografem podróżniczym, co jestem dziennikarzem podróżniczym, albo też inaczej, jak nazwał to kolega po fachu, Piotrek Trybalski, to co my robimy, to się nazywa fotojournalizm, czyli piszę i fotografuję. Czyli po prostu podróżuję i mam tak silną potrzebę pokazania i podzielenia się tego, co widzę, staram się uchwycać emocje, ludzi, lokalne tradycje, nie tylko piękny widoczek, ale dużo, dużo więcej. Wchodzę dużo głębiej w dany region i pokazuję, dzielę się wszystkimi emocjami, wszystkimi spotkaniami z ludźmi, wszystkim, co tylko można doświadczyć. Więc to jest takie z jednej strony szersze podejście do fotografii podróżniczej, ale z drugiej strony to, co jest charakterystyczne dla mnie, to sprzęt fotograficzny nie jest celem samym w sobie. Ja wyznaję zasadę minimalizmu sprzętowego. I jako fotograf podróżniczy, jako że sama podróżuję wiele tysięcy kilometrów, ja od samego początku musiałam się nauczyć, słuchajcie, żeby nie obnosić się z tym całym sprzętem, z wielkimi obiektywami, ponieważ jestem sama, ponieważ to nie jest do końca bezpieczne, jest się łatwym obiektem, zwłaszcza kobieta samotna, samotnie podróżująca. Dlatego właśnie dla mnie to było zawsze ważne, żeby wmieszać się w tłum i nie wyglądać jak zawodowy fotograf. I to była zawsze moja zasada. Dlatego w mojej podróży, słuchajcie, w mojej fotografii podróżniczej ja łączę fotografowanie profesjonalnym Nikonem z fotografowaniem komórką, oczywiście z najlepszym możliwym aparatem. Jak to łączę, to właśnie wszystko się dowiecie na tych warsztatach, ale generalnie jestem zwolenniczką posługiwania się i profesjonalnym sprzętem, i komórką. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że w tej mojej fotografii podróżniczej, którą jako dziennikarz podróżniczy uprawiam już od 9 dobrych lat, ja się fokusuję, na czym ja się fokusuję? Oczywiście nie na sprzęcie, natomiast fokusuję się na właśnie to, co Wam powiedziałam, uchwyceniu tych wrażeń, fajnych momentów, dotarcie do lokalnych ludzi, rozmawianiu z nimi,
Detale są dla mnie ważne, czyli zauważenie fajnej klamki, fajnych drzwi, fajnego okna, fajnej struktury, wiecie, na skalę czy na roślinności. Oczywiście ciekawa gra świateł i cieni zawsze to jest konik dla każdego fotografa. I oczywiście docieram do jakichś tam lokalnych tradycji, do życia ulicy. Także jakby na tym się koncentruję. Natomiast pewnie tradycyjny fotograf podróżniczy, różnica jest taka, żeby się bardziej może koncentrował, słuchajcie, na pięknym landscape'ie, do którego by wracał i wracał wielokrotnie, żeby uzyskać idealny efekt, słuchajcie, światła albo pogody. Oczywiście by miał super wielkie obiektywy i sprzęt by był dla niego bardzo ważny, statyw i wszystko. Ja nie, ja idę szybko, ponieważ ja tyle, jakby mam zawsze tak dużą listę miejsc do odwiedzenia, że ja widzę piękne miejsce i robię je tak, jakie jest. Staram się wyciągnąć tymi moimi sposobami oczywiście jak najwięcej z tego miejsca, ale rzadko kiedy, wiecie co, mam okazję wielokrotnego powracania do danego miejsca z wielkim sprzętem i czekania na ten idealny moment świetlno-pogodowy. Także no to jest takie, to są dwa różne podejścia, ale moje podejście, tak jak już Wam wspomniałam, skutkuje 9-letnią karierą, słuchajcie, dziennikarza podróżniczego, publikującego na stałe, mającego stałe współpracę z magazynami, portalami. No i na koncie mam też pierwszą właśnie wydaną książkę. Mówię od razu, że to jest pierwsza książka podróżnicza, będzie cały cykl taki, ale to innym razem powiem więcej. Ci, którzy mnie znają, słuchajcie, to pewnie zauważyliście, że ponieważ ja się też specjalizuję w portrecie i zauważyliście, że fotografia portretowa, portrety robię w tym swoim charakterystycznym stylu, tutaj u góry widać, albo na książce, pani Helena, biało-czarne, ponieważ przy fotografowaniu ludzi kolor mi jest całkowicie, w ogóle niepotrzebny. Ja się fokusuję na uchwyceniu emocji, na oczach, na jakiejś tam relacji z daną osobą. Kolor mi jest niepotrzebny przy ludziach. Natomiast w fotografii podróżniczej właściwie inaczej, bo moja fotografia podróżnicza to jest pełna kolorów. Też mam taki cykl podróżniczy biało-czarny, ale jakby zawsze mówię, że ludzi widzę na biało-czarno, a świat widzę na kolorowo. I tak zupełnie, widzicie, uprawiam dwa różne style fotografii dla dwóch całkowicie różnych jakby tematów, czyli tutaj portretowanie ludzi, a tu fotografia podróżnicza. Na tych warsztatach, które już zaraz wejdą, słuchajcie, w ofertę tych biur podróży, będę uczyć moich uczestników przede wszystkim, jakie są składowe dobrej relacji z podróży. Tego wszystkiego się dowiecie i nauczę Was, jak pilnować, żeby te wszystkie składowe, żeby one gdzieś tam faktycznie weszły w tą Waszą relację z podróży. Bo tak jak Wam mówiłam, i zawsze to powtarzam, nie tylko fotografujemy krajobraz, miasto i architekturę, ale fotografujemy detale, fotografujemy ludzi lokalnych, fotografujemy jedzenie, bo to jest też bardzo ważny element, słuchajcie, kultury, lokalne jedzenie. Fotografujemy lokalne tradycje i lokalne wydarzenia, czyli tutaj już mamy ile? 5 składowych takiego dobrego reportażu z podróży. Jako 6 i 7 jeszcze Wam dodam, jako 6 fotografujemy kulisy podróży, przygotowania do podróży. W jaki sposób to robimy? Wszystko się dowiecie na warsztatach. I ostatnią rzecz, którą robimy, to bardzo ważne jest też, słuchajcie, żeby w Waszej relacji z podróży zawierał się taki portret albo autoportret samego fotografa podróżnika. Jak zrobić fajne zdjęcie swoje osoby, która jakby jest w podróży, to też dowiecie się na tych moich warsztatach. Co jeszcze bym chciała Wam tutaj przekazać w tym filmiku, to, że na warsztatach też dowiecie się przed wyjazdem, jak przygotowujemy się do takiego wyjazdu, jak zabezpieczamy sprzęt, jak
zbieramy informacje o danym kraju, regionie, jak przygotowujemy gdzieś tam tą mapę z miejscami, jak sobie ułożyć taki plan trasy, ponieważ oczywiście ja Was zabiorę na wyjazd, gdzie już będzie gotowy plan wyjazdu, plan trasy, będę Wam pokazywać najpiękniejsze miejsca w danym regionie, ale następnym razem pojedziecie sami. I jak ułożyć taki najlepszy jakby plan trasy, żebyście jak najwięcej potrafili wyciągnąć w jak najkrótszym czasie, bo my zawsze mamy to ograniczenie czasowe w każdej podróży, że chcemy jak najwięcej zobaczyć, ale przyjechaliśmy tutaj, nie wiem, na tydzień, na 2 tygodnie, więc powiem Wam, jak to zrobić, żeby jak najwięcej miejsc odwiedzić w czasie, który mamy. Czyli jak zrobić plan tej trasy. No i słuchajcie, oczywiście opowiem Wam, jak tworzyć tematy i kolekcje zdjęć z podróży, bo to jest też bardzo ważne. Ja wiele takich kolekcji zdjęć podróżniczych już stworzyłam, więc na warsztatach dowiecie się przykładowe takie różne moje kolekcje. Zresztą ci, którzy mnie obserwują od wielu lat, no to gdzieś tam już widzieli wystawę z na przykład... wystawa flamenco w Andaluzji, czyli kolekcja zdjęć tancerzy flamenco, nie? Potem miałam także taką mini wystawę Portrety Żydów Streets of Jerusalem, gdzie to był cykl portretów, ulicznych zdjęć portretów Żydów, których spotkałam na ulicach Jeruzalem. Mnóstwo takich cyklów ja stworzyłam, więc też tutaj będę Wam chciała powiedzieć, jak sobie taki temat na cykl stworzyć. No i potem jak wytrwać, bo to jest ważne, jak wytrwać, słuchajcie, żeby taki cykl zdjęć zrealizować. No bo to się niestety wiąże, słuchajcie, z tym, że nasi znajomi pewnie będą się chcieli bawić, będą chcieli leżeć na plaży, a my z aparatem ruszymy do roboty. Dlatego, słuchajcie, fotograf podróżniczy to jest samotny fotograf, bo nasza pasja wymaga od nas albo samotności, albo towarzystwa, słuchajcie, osób, które tak samo jak my mają taką samą pasję i też zamiast leżeć na plaży będą wolały wziąć aparat i pójść, poszwendać się z aparatem i poszukać właśnie tematów ciekawych. I co jeszcze, słuchajcie, oczywiście bardzo duża taka lekcja, którą przygotowałam w ramach tych warsztatów, to dotyczy, słuchajcie, fotografowania ludzi w podróży, bo to jest bardzo, bardzo szeroki temat, związany też z wizerunkiem potem tych osób, które spotykamy w podróży, to też o tym będę uczestnikom warsztatów opowiadać. No i oczywiście, słuchajcie, też, co jest bardzo ważne, powiem Wam, w jaki sposób dokonywać selekcji zdjęć, które zrobimy. Bo jak wiecie, w dzisiejszych czasach my cierpimy na nadmiar właściwie wszystkiego. I przede wszystkim cierpimy na nadmiar zdjęć w naszych telefonach, w naszych aparatach. Więc pokażę Wam taki najbardziej optymalny, wypracowany u mnie przez te 12 lat mojej pracy jako fotografa, sposób dwuetapowej selekcji zdjęć i też dostaniecie warsztat z obróbki zdjęć. Jak wiecie, ja jestem taką osobą mało photoshopową, tą obróbkę zawsze robię taką bardzo naturalną, delikatną, więc też Wam tajniki tej mojej obróbki w Lightroomie, nie w Photoshopie, przekażę. I co jeszcze? Na koniec Wam powiem, że na tych warsztatach podróżniczych, tak, które zaczynamy, słuchajcie, już tej jesieni, od września się zaczną pierwsze wyjazdy. Wszystko będę tutaj Wam przekazywać na moich mediach społecznościowych, na mojej stronie, wszystkie terminy, wszystkie wyjazdy. Co jeszcze? Oprócz tego, że dostaniecie kilka takich właśnie przygotowanych warsztatów, to jeszcze, co jest dla mnie bardzo ważne, z każdym z Was, z każdym z uczestników podczas naszych takich przejazdów autokarowych, czyli w wolnych chwilach, będę chciała indywidualnie porozmawiać, ponieważ słuchajcie, każdy z nas jest tak naprawdę na swojej własnej drodze tego takiego rozwijania się jako fotograf. Tylko ja wiem, słuchajcie, jak ciężka to jest droga, jak, słuchajcie,
jak trudno uwierzyć w siebie, jak trudno nie brać do siebie tej krytyki, którą w sieci jesteśmy bombardowani, słuchajcie. Ja mam takie bardzo wspierające podejście do wszystkich fotografów. Nigdy nie krytykuję czyjejś pracy, bo wiem, że każdy z nas tak naprawdę, słuchajcie, jest na swojej własnej drodze tego rozwoju i właściwie nie widzę powodu, dla którego gdzieś tam mielibyśmy krytykować kogoś za to, że gdzieś tam na tym zdjęciu jeszcze gdzieś tam może nie do końca mu coś wyszło. Także z każdym Was będę chciała sobie tak bardzo od serca porozmawiać o jego drodze, jakie ma ciężkie doświadczenia związane właśnie też z jakimś takim brakiem wiary w swoją fotografię. Każdego będę się starała wesprzeć, słuchajcie. Ale jestem bardzo ciekawa, żeby poznać Wasze historie i jakoś tak Wam pomóc uwierzyć we własne siły i zainspirować Was, bo powiem Wam szczerze, że przez te 12 lat ja naprawdę mam za sobą wielkie sukcesy, ale nawet nie uwierzycie, jak wiele mam ciężkich chwil i bardzo, bardzo takiej strasznej krytyki. Więc naprawdę, no wiem sama z własnego doświadczenia, o czym mówię. Także każdy uczestnik jeszcze przyjdzie po prostu, słuchajcie, na indywidualną, chciałam powiedzieć, kozetkę do mnie i sobie porozmawiamy od serca o naszych doświadczeniach zawodowych. Słuchajcie, no to tyle. To jest taki filmik ogólny o mojej pracy jako dziennikarz podróżniczy. Tak jak powiedziałam, w tym roku mija 9 lat, od kiedy równolegle, słuchajcie, razem z pracą fotografa takiego tutaj na miejscu w studiu, fotografa portrecisty, rozwijałam też przez 9 lat mój drugi zawód, dziennikarz podróżniczy. Zawód ten daje mi bardzo dużo satysfakcji, ale tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że co jest w tym zawodzie najważniejsze, to, że słuchajcie, my mamy w sobie, my podróżnicy i fotografowie, mamy w sobie taką bardzo naturalną, ale też olbrzymią potrzebę dzielenia się tymi naszymi wrażeniami z podróży. Dlatego zachęcam do tego, jeżeli nie planujecie wykonywać zawodu dziennikarza podróżniczego, to zachęcam do tego, żeby jak najwięcej swoich podróży pokazywać na swoich mediach społecznościowych, bo to jest cudowna inspiracja i wskazówki dla osób, które planują wyjazd, żeby dzielić się też albo faktycznie założyć takiego bloga podróżniczego, ponieważ ta potrzeba, słuchajcie, wiem, że sama wiem z własnego doświadczenia, jak wielka to jest potrzeba, żeby się dzielić tymi pięknymi miejscami, które odwiedzamy. Słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Coffee with Kat Piwecka i słuchajcie, zapraszam za kolejny poniedziałek albo jeszcze kolejny, bo czasami to jest co tydzień, jak mi się udaje, czasami co dwa tygodnie. Mam kolejny fajny temat dla Was. Na dzisiaj dziękuję, cześć, trzymajcie się.